Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o kliszach drukarskich. No na pewno od razu się Państwo zastanawiacie, co ten skrzypczak znowu wymyślił. No ale jak się jest totalnym kolekcjonerem i zbiera się różne gałęzie e, branżowe, no to tak się zdarza, że e, Dawniej, żeby cokolwiek wydrukować, to robił, żeby był tak zwany druk wypukły, to musiały powstać takie klisze, które służyły do druku. One powstawały w ten sposób, że była blacha, na tej blasze była naniesiona światłoczuła emulsja, i jak się rzuciło zdjęcie z negatywu na, ten, na tą kliszę, to powstawał. Negatyw, on powstawał w, w, w procesie trawienia chemicznego, no i to jest taka, można by to nazwać, że to jest chemigrafia. No i postanowiłem już, już wiele lat temu, żeby te rzeczy, które w zasadzie wyszły z użycia w latach 90. XX wieku, zachować dla przyszłych pokoleń. Niedawno tak się zdarzyło, że mój kolega który z terenów Niemiec to jest dokładnie e, e, jakby to powiedzieć, pracował w Diburgu, to jest Hesja Darmstadt czyli głębokie Niemcy. I tam ktoś likwidował starą drogerię. No i ta drogeria drukowała swoje materiały reklamowe. E, ta drogeria była prowadzona przez dwa pokolenia, przez pana Karla i pana Ernsta Recha, i to są klisze drukarskie wykorzystane w tej drogerii. No proszę zobaczyć, ponieważ no od razu mój kolega, który się też tymi rzeczami interesuje, zwrócił uwagę, że na przykład tu są dwie klisze reklamowe związane z fotografiką, ponieważ w drogerii kupowało się materiały fotograficzne i tam się nabywało, ale jednocześnie no była gwiazdka, były różne święta, były różne symbole. I właśnie z tej drogerii kupiłem takie dwa, powiedzmy, tablety związane z kliszami drukarskimi. I tu, proszę bardzo, jest drugi, gdzie również są właśnie wyeksponowane te klisze drukarskie, które są przedmiotem dzisiejszej mojej opowieści. Także tu akurat jest bardzo ładny taki zestaw, i powiem szczerze, no, już miałem od kolegi, właśnie chciało ode mnie te dwa. Te dwie klisze związane z aparatami fotograficznymi, ale mówię, grzechem by było to, że tak powiem, rozłożyć. No, wiadomo, że od wielu, wielu lat zbieram wizerunki polskiego orła. No więc tutaj akurat możecie Państwo zobaczyć, jest właśnie klisza drukarska związana z rocznicą Powstania Wielkopolskiego i jest to orzeł, który się znajduje na iglicy Ratusza Poznańskiego. Obok mamy kliszę, może nie tyle co drukarską, czy raczej matrycę do robienia takich, i to właśnie tu o to chodzi, żeby pokazać różnicę między właśnie taką, taką, właśnie w tym momencie takim graficznym pokazaniem. Tu akurat mamy orła Zygmuntowskiego, no i obok mamy tutaj typowego Perelowskiego orła z napisem Polska. No, powiem tak, tych, Klisz jest sporo, one są wykorzystywane w różnych jakichś tam publikacjach, to jest na przykład klisza, e, z, która pokazuje nam panoramę Leszna. Oczywiście proszę się nie dziwić, jest to negatyw, dopiero po odbiciu na kartce przy pomocy farby drukarskiej te rzeczy e, gdzieś e, 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 w, powiedzmy e, widać. E, tak się składa, że już kiedyś Państwu opowiadałem o takim słynnym... E, 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 Bobrowskim, o takim działaczu patriotycznym, to jest jego obraz namalowany na zlecenie regionalisty pana Leona Nowaka-Zrawicza i o tym panu powstał, powstał, powstała książka i proszę zobaczyć to jest właśnie klisza drukarska, gdzie ilustracja właśnie do tej książki jest zrobiona na podstawie tego obrazu, który państwu przed chwilą pokazałem, a że, a że w tym zestawie bo mam wszystkie ilustracje, które się znajdują w tej broszurze, to tu mamy akurat bardzo taki patriotyczny krzyż związany z, ze zrywami narodowymi w Polsce. No i co jest charakterystyczne, tak wyglądał kiedyś grobowiec pana Bobrowskiego w łaszczynie na cmentarzu. On zginął w pojedynku, w każdym razie jest, jest to też taka pamiątka i właśnie tych klisz mam trochę więcej. No tu na przykład mam też takie: leśno na wystawie fotograficznej, taki informator był wydany, to jest też taka klisza. No, tak jak wspomniałem, tych klisz mam sporo, one są w różny sposób wykonywane. Tu na przykład też na podstawie tych, właśnie ilustracji. Powstawały, powstawały y, książki. Tu akurat jest y, związane z konkursem Henryka Wieniawskiego. Mam tych kliszy, jakby to powiedzieć, całą skrzynkę. Y, niektóre umiem przypisać do konkretnych rzeczy, a niektóre po prostu są dla mnie nadal tajemnicze i nie wiem, y, że tak powiem, w czym były wykorzystane. No wiadomo, od wielu lat zajmuję się zegarmistrzostwem. No to muszę mieć klisze związane z zegarami. Proszę bardzo, tu jest klisza stojącego. Zegara, która była wykorzystana w jakiejś, w jakiejś reklamie. Tu mamy oczywiście kliszę pokazującą zegarek firmy Omega. Oczywiście, jak zegarki, no to też może być pokazane, jak wyglądała koperta od zegarka. Również to musiało być wydrukowane. Reklamy były robione, proszę bardzo. Tutaj jest reklama firmy Junghans, czyli też e, powiedzmy bardzo, bardzo to związane z zegarami. No i oczywiście też malutki zegar e, e, stojący, który był wykorzystany jako, e, jako e, klisza do druku materiałów reklamowych. E, powiem Państwu tak, no bardzo dużo tych płyt. One są wykonane z takiej blachy cynkowej. Uległo zniszczeniu, ponieważ jak ktoś robił sobie kwas do lutowania, to właśnie potrzebował blachę cynkową, i dużo tych blach zostało zlikwidowanych. Cynk, jako metal, również jest pożądany na punkcie skupu, więc bardzo często tego typu klisze trafiają na złom, ale dzięki temu, że są regionaliści, są ludzie, którzy się tym interesują, to. Można te rzeczy powiedzmy gdzieś tam zachować, i zdarzy się tak, że właśnie dzięki może takiemu filmowi, jak ktoś u siebie znajdzie. Taką kliszę, to może sobie zdać sprawę, że jest to coś bardzo wczesnego, służy do wykonania druku, a jednocześnie, no, ja na przykład mam parę całostek takich osobowych, gdzie właśnie oprócz normalnych zdjęć są tego typu klisze, czyli z tego można wnioskować, że ktoś coś drukował, była potrzebna klisza do zrobienia ilustracji, i dzięki temu, że jest to w jakiejś tam y, całości rodzinnej, jest to zachowane. Także zwracajmy uwagę na takie dziwne obrazki, które czasami są na blasze. Oczywiście są też takie, trudno to nazwać klisze, ale są też takie kamienne, z kamienia. Jest kamień litograficzny, to jest kamień, który również służył do druku i to już są naprawdę coraz rzadsze rzeczy, z którymi możemy się spotkać. A ja właśnie takimi rzeczami staram się tutaj Państwu o tym opowiedzieć, żebyście Państwo wiedzieli, co to jest. Dziękuję.